pierłoż mamerki, czyli główna kwatera Hitlera, nie posiada podziemi. Tak wyglądają właśnie podziemia, gierłoży i mamerek. Jesteśmy teraz w mamerkach, jesteśmy w łączniku między dwoma schronami, ale dokładnie takie kanały były w gierłoży. Jeżeli były takie kanały ze stropem pancernym, odpowiadającym wszystkim normom na tamte czasy, że bomba tego nie przebije, strop się nie zarwie, czyli mamy do czynienia z przejściami podziemnymi i podziemiami. Jeżeli mamy 3-4 poziomy takich kanałów, to mamy bardzo rozbudowane podziemia i w gierłoży, słuchajcie, coś takiego było. I temu się nie da zaprzeczyć. To ktokolwiek będzie mówił, proszę bardzo, przyjeżdża, każdy taki bunkier, każdy taki schron był połączony takim łącznikiem. Czyli w gierłoży, w głównej kwaterze Hitlera, będę to powtarzał z upartością maniaka, były podziemia, podziemia są zalane bądź zagruzowane. Wystarczy włożyć trochę energii, tak jak tu zaznaczam, to jest prywatny właściciel tego obiektu, który włożył naprawdę dużo siły i energii w to, żeby odgruzować taki kanał. Każdy schron, każdy bunkier, i to jest też jego zdanie, i to jest zdanie wszystkich ludzi, którzy żyją w zasadzie tematem II wojny światowej, wiedzą, że gierłoż, mamerki i wszystko miało podziemie. Każdy bunkier, każdy schron był połączony systemem takich chodników. Słuchajcie, to jest namacalny dowód. Tego nie wybudowali Chińczycy, tego nie zrobił żaden deweloper. To jest odgruzowane i przystosowane dzisiaj na czasy dzisiejsze jako trasa turystyczna, ale taki łącznik był, jest i istnieje. Zwróćcie uwagę, żeby przebić przejście między nimi, które zostało przez Rosjan zalane, po rogach, tam jak stoisz, jak jest twoja głowa, widzisz ten przewiert? Tak. Musieli się Rosjanie przewiercić i musieli się tędy przebić. Po II wojnie światowej. Czy to Niemcy zalali, czy Rosjanie, bo ja bardzo szybko używam określenia Rosjanie-Niemcy. Nie wiem, kto to zalał. Tylko wiem, kto to później odgruzował i otworzył. Zrobili to Rosjanie. I stąd się wzięło moje powiedzenie, że Rosjanie stworzyli ten tunel. Otworzyli. Przepraszam bardzo, przejęzyczyłem się wcześniej.